gość Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK. Witam. Dzień serdecznie. A gdyby pan miał odpowiedzieć na to pytanie, to list prezesa Commerzbanku i innych banków grożący procesami Polsce, jeśli wprowadzone zostaną nowe rozwiązania dotyczące kredytów frankowych, to element presji politycznej czy czysta gospodarka? Panie redaktorze, niedawno pani premier Kopacz, będąc w Małopolsce, powiedziała, że widzi Małopolskę jako małą Bawarię. Ja myślę, że być może w tym Commerzbanku oni już traktują nas trochę jak Bawarię nad Wisłą, ale wydaje mi się, że nawet chyba do rządu Bawarii taki list byłby bardzo ryzykowny i spotkałby się ze stanowczym protestem legislatury miejscowej. Prawda? No można powiedzieć tak, że to skandaliczna historia zupełnie. I bardzo chyba jakaś niekorzystna i niewygodna dla pani premier Merkel może być. Dlatego z dwóch premier powodów. Kopacz czy kanclerz Merkel? Bo... kanclerz, przepraszam, dla kanclerz Merkel, ale i dla premier Kopacz. Słusznie, to trafnie pan zauważył. Dlaczego? Dlatego, że ten bank, który jest właścicielem w Polsce M-Banku, Commerzbank niemiecki, który jest właścicielem M-Banku, po 2008 roku wpadł w takie tarapaty, że groziło mu bankructwo i został uratowany przez niemiecki rząd kwotą 18 miliardów euro. I tak naprawdę znajduje się pod kuratelą niemieckiego rządu. A więc można powiedzieć, tego typu taka prośba, taki list, właściwie taka groźba, czy jakby dyktat, czy jakby szantaż zawoalowany. No wiecie, wy tu nam nie zmieniajcie, ci parlamentarzyści, senatorowie polscy, tej ustawy, bo jak wy zmienicie, to będziemy w ramach ochrony naszych inwestycji domagać się odszkodowań i tak dalej. Pytanie jest, czy ten bank rozumie poprzez inwestycje naruszanie obowiązujących przepisów prawnych w danym kraju, no, wprowadzanie w pułapkę, w błąd, wykorzystywanie przymusowe położenia tych kredytobiorców, bo przecież są zasadnicze wątpliwości, czy te kredyty frankowe to są w ogóle kredyty w rozumieniu polskiego prawa, czy też instrumenty spekulacyjne, toksyczne, opcje pewne walutowe. Warto przypomnieć, że 16 września może zapaść wyrok w Trybunale w Luksemburgu w sprawie węgierskiej, bo węgierski rząd za własnymi obywatelami się wstawia, a nasz pisze tam listy. Wstawił się za nimi również rząd Chorwacji, wstawił się za nimi w pewnym sensie również rząd Hiszpanii, ale czy ten list, kiedy przegląda się strony internetowe opisujące tę kwestię, pojawiają się w zasadzie zdroworozsądkowe komentarze, że ten list to jest element szantażu. List otrzymali parlamentarzyści, list otrzymały najważniejsze władze, to jest przyjęta praktyka, tak się relacjonuje. To jest traktowanie naszego państwa, naszego kraju jak takiej półkolonii, jakiegoś bantustanu, bo przecież to jest absolutnie wpływ na suwerenne decyzje suwerennego państwa. To nie jest Grecja. Polska jeszcze nie jest Grecją, ja przypominam, bo jeśli chodzi o Grecję, tam wszystkie najważniejsze decyzje zapadają za zgodą już, wasza finansowe, za zgodą przedstawicieli trojki obcych państw i tak dalej. Grecja musiała dać swój majątek zastaw. U nas jeszcze tak na razie nie jest. Ale to też ciekawe, bo te pierwsze właśnie takie zawoalowane groźby tego, na co Niemców będzie stać, jeśli chodzi o politykę gospodarczą, w stosunku do Grecji były bardzo podobne. Tam też były uwagi i żądania. Nie zmieniajcie nam tu jakichś przepisów, bo jak zmienicie, to wiecie, my możemy zażądać pieniędzy, spłaty wcześniejszych długów i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo niebezpieczny precedens, ale to świadczy, jak traktowany jest polski rząd, polski parlament. No przez, co by nie powiedzieć, jednak nierównoprawne struktury państwowe, tylko jakiś biznesowy układ, prawda? To nie jest tak, że to niemiecki rząd się zwraca o ochronę swoich inwestycji. Tu nie ma, zresztą nie można chronić, ja mówię, nie można chronić nieuprawnionych, bezprawnych działań. Panie dyrektorze, ale to jest jednak kwestia istotna, bo jeżeli prezes instytucji finansowej, zwracając się do polityków, zwraca uwagę na to, że pewne rozwiązania prawne, nad którymi pracują politycy wybrani w demokratycznych wyborach, stanowi naruszenie zawartych pomiędzy Polską a Niemcami umów w sprawie ochrony inwestycji, to jest jednak argument i to jest jednak podniesienie kwestii, która znajduje się w porządku politycznym, a nie gospodarczym.
Jak do tego podchodzi i jak ustosunkowuje się do tego państwo niemieckie, czy mamy na temat? To, oczywiście tego typu praktyki wobec państwa niemieckiego w ogóle by były nie do pomyślenia. No, mówię, nawet wobec jakiegoś landu by były, jakiegoś rządu poszczególnego landu by były nie do pomyślenia. To po pierwsze. Po drugie, przecież tych kredytów frankowych ten niemiecki bank u siebie nie udzielał niemieckim obywatelom. Udzielał kredytów w takich pieniądzach, jakich oni zarabiali. I to jest pewien precedens, bardzo niebezpieczny i widać taką kompletną, powiedział, brak woli. No albo ci nasi politycy, przedstawiciele najwyższych władz, to są jakieś marionetki, kukiełki takie po prostu, które można dowolnie ich obrażać, prowokować, szantażować, bo przecież sprawa tych kredytów tak zwanych frankowych, bo ludzie na oczy franka nie widzieli, ani żaden deweloper, który budował te mieszkania, nie dostał przecież franka na konto. Więc powtarzam, to jest w ogóle wątpliwe, czy to jest zgodne, czy te kredyty były w ogóle kredytami, czy były walutowymi, bo przecież te wszystkie umowy, na przykład zabezpieczenia hipoteki, też opiewają na polskie złote, a nie na żadne franki. To była pułapka, moim zdaniem. Bardzo precyzyjnie przygotowana pułapka w Europie Środkowo-Wschodniej. Węgrzy się szybko zorientowali, czym to grozi i jak jest niebezpieczne i szybko z tego wyszli i postawili twarde warunki, tupnęli raz nogą i ci, że tak powiem, którzy próbowali szantażować Węgrów, węgierski rząd, premiera Orbana, natychmiast puścili z tonu. Sprawa jest załatwiona. Węgrzy tam wchodzą już w tej chwili, proszę sobie wyobrazić, w restrukturyzację, a właściwie w przewalutowanie kredytów frankowych na samochody i kredytów konsumpcyjnych, bo tam były nawet kredyty konsumpcyjne we franku szwajcarskim i walutach obcych. Więc to można to zrobić. Zrobili, jak pan słusznie mówił, Hiszpanii, Chorwaci zaczęli to robić i tak dalej. Jakie wzory rozwiązań przy jakby uzdrowieniu tej sytuacji związanej z wcześniejszymi toksycznymi narzędziami stosuje się w tych państwach, na Węgrzech, w Chorwacji, w Hiszpanii? Jaki kurs franka szwajcarskiego przyjęty jest tam jako podstawa przewalutowania? No bo u nas no nie jest to kurs z dnia, tak w którym zawarto kredyt. Tak jest. Nawet to rozwiązanie, które przecież jest w Senacie, gdzie tam te 90% miałby restrukturyzacji ponieść bank, który jest oczywiście korzystniejsze dla kredytobiorców niż te 50-50, bo tamto to w ogóle jest do niczego i to nikogo nie będzie interesować. Jest pytanie, czy w ogóle można pewnego rodzaju bezprawie legalizować. Ja jestem zdania, że powinna być twarda od początku postawa, która powinna polegać na tym, że przewalutowujemy te kredyty po kursie dnia zawarcia umowy do wysokości wartości nieruchomości, czyli jak oddaję to mieszkanie bankowi, to już nic mnie nie obchodzi i tak dalej. Czyli takie warianty, które są na świecie przyjęte, stosowane i tak dalej. Węgrzy poszli na pewien kompromis. Tam państwo jakby uczestniczyło w pomocy pewnej dla wyrównania pewnych kosztów, które banki poniosły. Bo powiedzmy sobie jeszcze, żadnych z te brednie lobbystów bankowych, różnych analityków, którzy po prostu są na usługach tego środowiska, o tym, że banki stracą jakieś 22 miliardy, to są bajki. Banki stracą pieniądze, które już policzyły jako swój zysk. Jest. Proszę sobie wyobrazić, że te 22 miliardy, mówią, ale to Boże, co to za nieszczęście. No oczywiście te pieniądze nikt nie straci, tylko będą zyski mniej. Banki od 2004 roku, głównie zagraniczne w Polsce, od 2004 do 2014 zarobiły zysku netto na czysto przez te 10 lat ponad 100 miliardów złotych. A rocznie to jest zysk netto jest około 16, 14, 15, ale ostatnio 16, ponad 16 miliardów złotych. Więc tu nikt nic nie traci. To raczej pieniądze, które zostaną w polskich kieszeniach i które wejdą na polski rynek, dadzą zarobić rzemieślnikom, usługodawcom, sprzedaży, sklepom. Podatki VAT może być z tego... Jeśli spojrzeć na to z takiej jednak perspektywy, że dla banku ten zysk jest w jakiś sposób już pieniędzmi policzonymi i skonsumowanymi, no to trudno się dziwić, że bank nazywa to stratą. To jakby z punktu widzenia banku jest zrozumiałe. Niemniej jednak jasno warto powiedzieć, że mówimy o zyskach, które są pomniejszone, a które wynikają z tego, że niekorzystna była ta umowa dla jednej ze strony. Ale ja chciałem wrócić do wątku politycznego, bo on jest w tej kwestii i w tej sytuacji chyba bardzo interesujący. Zbliża się w tej chwili wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy i głównym tematem rozmów, wszystko na to przynajmniej wskazuje, są kwestie związane z polityką bezpieczeństwa, polityką międzynarodową. A na ile tego rodzaju kwestia, jak pan to interpretuje, czy ten list jest listem, który został wysłany, no
w porozumieniu z rządem jako element polityki zagranicznej. O to pytamy. Presja na polski rząd w niewygodnej dla polskiego rządu sprawie? Tak może być. To może być forma pogróżki. Patrzcie, my tu mamy na was kij, prawda? Jest, możemy mieć marchewkę, ale mamy też kij. To może tak być, ale wydaje mi się, że to była bardzo ryzykowna i bardzo wroga postawa niemieckiego rządu wobec nowego prezydenta. To chyba by było kolosalnym błędem. Ja myślę, że w ogóle nadchodzi czas, żeby polscy politycy, a zwłaszcza Andrzej Duda, prezydent, nowy prezydent, który moim zdaniem w sposób nowoczesny, ale też w sposób chroniący polską rację stanu widzi polskie kwestie, zwłaszcza społeczne i gospodarcze, żeby podjąć pewną debatę z Niemcami na temat tego, tej dominacji niemieckiej w systemie gospodarczym polskim. Praktycznie prasa, prawda, wydawnictwa lokalne, gazety, to wszystko jest w rękach niemieckich. Wielki kapitał niemiecki praktycznie w każdej branży dominującej, w sektorze bankowym przecież też mamy oczywiście, ale nie tylko. No, to zaczyna przypominać, Polska zaczyna w dużej mierze przypominać taką półkolonię gospodarczą niemiecką. Coś z tym trzeba zrobić, bo tak naprawdę to my właściwie jesteśmy podłączeni i pracujemy na wielki niemiecki biznes, na wielkie koncerny, które jak będzie kłopot w Chinach, na pewno zmniejszą swoje zamówienia, mniejsze będą w związku z tym będzie mniej miejsc pracy w Polsce, które przecież firm, które pracują na zlecenia niemieckie głównie. No to powiedział pan na samym początku o greckim scenariuszu. Jeszcze nie jesteśmy Grecją. Na ile sytuacja z tego rodzaju sygnałami wysyłanymi przez prezesów banków, organizacji bankowych do polityków w Polsce przypomina sytuację w Grecji u początku tego kryzysu? No, ja od dłuższego czasu podkreślałem, że my wcale nie powinniśmy być tak, wasz rząd, pani premier Kopacz, nie powinien tak zadzierać nosa, że my jesteśmy taką świetną, stabilną, fantastyczną gospodarką, prawda, że gdzie tam Grecja, że ten, a z drugiej strony słyszymy takie ostrzeżenia polityków rządzącej ekipy, że za pół roku to będzie Grecja, prawda, jak będą zrealizowane pewne postulaty społeczne czy gospodarcze istotne dla Polaków. Więc gdzie ta prawda leży? No prawda jest niestety niezbyt korzystna i my nie powinniśmy się wywyższać specjalnie, dlatego że nasz dług zagraniczny wcale tak bardzo nie różni się od długu zagranicznego Grecji. Grecja ma około 330 miliardów euro tego zadłużenia zagranicznego, a mamy 380 miliardów dolarów. To jest niewielka różnica. Oczywiście można powiedzieć tak, no ale Grecy mają jeszcze trochę swojego majątku, który teraz dali w zastaw, ale mają. My już praktycznie ten majątek wyprzedaliśmy. My mamy olbrzymi dług ukryty, którego jakby się nie widzi na co dzień, prawda? Te ZUS-owskie kwestie zdrowia, ochrony zdrowia i tak dalej, emerytalne kwestie. Więc to wszystko bardzo źle wygląda i widać wyraźnie, że biznes niemiecki zdaje sobie sprawę, jak lekko może i niepoważnie traktować tych przedstawicieli polskich władz. Jakie mogą być koszty? Ile może kosztować polski system gospodarczy ewentualna przegrana w tego rodzaju procesach? No, mieliśmy kilka, no, może niepodobnych, ale kilka międzynarodowych procesów, międzynarodowych arbitraży, które przegraliśmy. Taki chyba najgłośniejszy dotyczący PZU. Wówczas było to naście miliardów. No, oczywiście to nie jest do końca tak, bo my mogliśmy walczyć w tym arbitrażu. Ktoś chciał w Polsce, żeby te pieniądze, jeszcze raz Eureko zwrócić, można było stwierdzić nieważność tej umowy prywatyzacyjnej z 1999 roku, bo ona była niezgodna z prawem, była komisja śledcza, która jednogłośnie, co ciekawe, z przedstawicielami wtedy Platformy Obywatelskiej stwierdziła naruszeń, kilkanaście naruszeń prawa, ustaw i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście te procesy się toczą w Polsce, ale nie może ochrona interesów kapitału czy firm nie może służyć prowadzeniu działań niezgodnych z obowiązującym prawem na danym terytorium, w danym państwie. Nie może służyć do legalizowania bezprawia, do ograbiania obywateli. Jeśli tego typu zdarzenia miały miejsce, to na pewno jest szansa na to, żeby swoje racje po prostu zwyciężyły w tym. MSZ powinien zaprotestować przeciwko temu listowi? Zdecydowanie i myślę, że pani premier Kopacz już dawno powinna reagować nawet na wypowiedzi przedstawiciela Związku Banków Polskich. To jest rzecz niedopuszczalna, że przedstawiciel takiego środowiska w ten sposób zwracał się do urzędującego rządu, ale widać ci politycy, że tak powiem, rządzący, oni w ogóle tutaj jakby nie widzę, żeby się cenili swój honor i żeby
żeby czuli się odpowiedzialni za to, że ktoś traktuje ich per noga po prostu. Mowa o pieniądzach, które znajdują się w państwa kieszeniach. Mam nadzieję, że nie wszystkich, ale przynajmniej tych z państwa, którzy zadłużeni są w obcych walutach. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Janusz Szewczak, główny ekonomista Skok, był gościem telewizji Republika. Trwa nasza sonda SMS-owa. Czy groźby niemieckich banków względem Polski to element niemieckiej polityki zagranicznej skierowanej w naszą stronę? Można odpowiadać. My jesteśmy ciekawi, jak państwo widzą tę kwestię. Jeżeli uważają państwo, że jest właśnie tak, prosimy SMS-a o treść 1. Jeżeli uważają państwo, że te groźby nie są elementem presji, a to po prostu zwykła działalność gospodarcza, prosimy o SMS-a o treść 2, numer 72075. To jest Telewizja Republika, Wolne Głosy, wynik tej sądy pod koniec blogosfery.